Dzień dobry. Witamy na kolejnym spotkaniu dla fanów fajnych poniedziałków, czyli Hello Monday w szybkim angielskim. Dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, który dla wszystkich jest ważny. Nawet dla tych, tacy jak ja, anglistów, którzy znają angielski bardzo dobrze. Jak się nie bać mówić po angielsku, jak się nauczyć tego języka sprawnie i szybko. Kochani, od razu, jak się tylko pojawiacie, to bardzo prosimy, powiedzcie, skąd nas oglądacie. Jak to mówi młodzież, skąd stukasz? Żebyśmy wiedzieli, napiszcie to w komentarzu. A ja sobie też udostępnię, a ja sobie też umieszczę. O, właśnie, jeszcze muszę sobie komentarze odpalić tu na rezerwowym komputerze, żeby nie było jakichś niespodzianek, bo technika to potrafi. O, jest Kinga Schulz. Serdeczności, dość blokowania Warszawy biegami. Ha, ha, a ja jestem byłym biegaczem, byłym, bo już dawno nie biegam, ale biegałem maratony, półmaratony po Warszawie też. Więc no powiem tak, jako biegacz, nie to, że lubiłem blokować, ale doceniałem to, że nas tolerowali. Ale faktycznie, jak się nie biega, to to może być problem, szczególnie jak jest źle zorganizowane. Kochani, więc przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Postaramy się z moim gościem, a właściwie gościnią, tak to się teraz mówi politycznie, porozmawiać z wami o tym, co robić, żeby się nie bać mówić po angielsku. Witamy Anię z Wrocławia. I tak jak powiedziałem, bardzo prosimy, mówcie skąd jesteście, a ja już wam przedstawiam naszego bardzo, bardzo miłego i bardzo kompetentnego gościa. Iwonka Jakubczak-Goraj, z którą znam już chyba 6 lat, Iwonka, albo 7, nie pamiętam ile my pracujemy. Od 5 lat jest szefem oddziału wrocławskiego, jedynego naszego oddziału własnego, bo cała reszta to placówki franczyzowe, prawie 40 szkół w całym kraju. Więc jedyny nasz własny oddział we Wrocławiu, który Iwonka prowadzi. Iwona jest naprawdę autentycznie człowiekiem renesansu. Poza tym, że lubi koncerty rockowe i wędruje po górach i tak dalej, to jest i nauczycielem, i sprzedawcą, i trenerem, i szefem. I to naprawdę bez żadnej lipy, w każdej z tych ról jest świetna. I to jest powód, dla którego pomyśleliśmy sobie, żeby dzisiaj właśnie Iwonka nam towarzyszyła. Dlatego, że Iwona ma bardzo specyficzny punkt widzenia na temat bania się mówienia po angielsku. Jako nauczyciel, jako trener językowy, jako lektor na co dzień się z tym styka. O, Panie Krzysztofie, to weszło samo, nie mam nic przeciwko biegaczom, to fajnie, dziękuję, ja też nie mam, chociaż już nie biegam. Wracając do naszego gościa, Iwona jako nauczyciel angielskiego, aktywny, w dalszym ciągu jako szef oddziału też prowadzi zajęcia, ogląda i spotyka się na co dzień, i mam nadzieję, że o tym nam opowiesz za chwilę, z obawą przed mówieniem po angielsku i tym, co to robi z człowiekiem, bo to daleko wychodzi poza sam tylko język. Jako osoba, która sprzedaje nasze kursy, robi prezentacje sprzedażowe, widzi, jak ludzie do tego podchodzą, tą niewiarę całą, że to się mi może udać, jak ja już się 15 lat uczę i to nie wychodzi. Więc zabierzmy się, że tak powiem, złapmy byka za rogi. Iwonka, dlaczego boimy się mówić po angielsku? Bo to chyba jest dosyć powszechne. Jakie są Twoje doświadczenia? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję za ten przemiły wstęp. Natomiast jakby odpowiadając na to pierwsze pytanie, dlaczego ludzie się boją mówić po angielsku, o czym ja najczęściej słyszę od osób, które już są naszymi kursantami bądź za chwilę dopiero będą, no to boją się ze względu na to, że mają jakieś wcześniejsze doświadczenia, które zbudowały w nich taki właśnie strach, który wynika z tego, że ktoś ich gdzieś kiedyś wcześniej źle ocenił, może gdzieś do jakiejś małej, teoretycznie wcale to nie była kompromitacja, ale zostało to odebrane, że gdzieś się po prostu poczuli niekomfortowo. No i my niestety gdzieś tam z tych wcześniejszych doświadczeń wynosimy takie przeświadczenie, że musimy mówić w 100% poprawnie, żeby było dobrze, żeby w ogóle mówić, tak? Natomiast to jest zupełnie wbrew naturze. Musimy najpierw zacząć w ogóle mówić, żeby móc tą mowę szlifować, żeby dokonywać autokorekty, żeby ktoś mógł nas poprawić właśnie podczas zajęć z kursu, czy kolega, koleżanka, ale tu nie możemy się bać tych błędów i wystarczy sobie pomyśleć, jak uczą się dzieci. Dzieci uczą się w taki sposób bardzo naturalny, one się nie przejmują, że
robią błędy, bo to nie jest tak, że dziecko, które zrobi kilka błędów, stwierdza, ach, nie będę już mówić w danym języku, tylko uczy się cały czas. No i my wykorzystajmy właśnie to, że jesteśmy osobami dorosłymi, rzućmy te takie złe doświadczenia gdzieś za siebie i dajmy sobie to prawo do błędów. To jest na pewno tutaj bardzo ważne, żeby nie uciekać przed tym, że to jest najnormalniejsza, najbardziej naturalna rzecz, że te błędy są konieczne, żeby zrobić w ogóle progres. Tutaj się wtrącę na sekundę, bo te błędy to jest strasznie ważna rzecz. My sobie nie zdajemy sprawy, chyba wszyscy generalnie, to nie jest tylko nawet sprawa pokoleniowa, to jest sprawa cywilizacyjna. Przynajmniej w zachodniej cywilizacji, w której się wszyscy wychowaliśmy, błąd jest uważany za błąd, znaczy coś, co zasługuje na karę. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, nie wiem dlaczego mi zostało takie wspomnienie, siedziałem sobie na takim drewnianym stołeczku i próbowałem powiedzieć kółko. Nie potrafiłem powiedzieć ły w połączeniu z u. I to kółko mi nie wychodziło, cały czas wychodziło kówko. I aż się moi rodzice śmiali z tego, potem jeszcze opowiadali swoim znajomym bardzo długo, jak ja to siedziałem i to kówko bez przerwy powtarzałem, aż w końcu mi się udało. I ja pamiętam ten dzień, ja pamiętam ten moment, nie pamiętam, no miałem parę lat naprawdę, ale pamiętam, że ja nie miałem absolutnie żadnego stresu wynikającego z tego, że nie potrafię tego dobrze powiedzieć. Było dla mnie oczywiste, że mi to nie wychodzi i próbuję, aż wreszcie wyjdzie. I to, ile razy ja powiedziałem kówko, nawet nie jestem w stanie zgadnąć. Ale teraz popatrzmy na to, jak patrzymy dzisiaj jako dorośli, kiedy twoi uczniowie przychodzą na zajęcia i robią błąd, albo nawet go nie zrobią, bo się boją odezwać. Jak to jest? Dlaczego? Popatrzmy na to w ten sposób. Jesteśmy wytresowani przez cały system edukacji, żeby nie popełniać błędów. Błąd jest uważany za coś, czego nie powinno być w edukacji. Tymczasem ty jako nauczyciel dobrze wiesz, że błądzenie jest wstępem do edukacji. Właśnie dlatego się uczymy nowych rzeczy, prawidłowych rzeczy, że coś nam nie wyszło. Dokładnie tak. No tutaj musimy dlatego korzystać, tak jak wspomniałam wcześniej, z tego, że zostawiamy te złe doświadczenia gdzieś za sobą i idziemy dalej, bo inaczej to absolutnie po prostu nie tędy droga. To jest najbardziej naturalny etap nauki, po prostu, że sami siebie słyszymy, ktoś nas słyszy i niekoniecznie od razu to brzmi wszystko idealnie, ale to absolutnie nie tak ma wyglądać, a wiele osób właśnie tak myśli. No jest jeszcze dla których wezwanie, zostawmy wreszcie te błędy, brzmi trochę egzotycznie i tak myślą sobie, no dobra, ale jak ja mam to zrobić, tak? To mam taką propozycję. Przypomnijcie sobie ostatnią sytuację, w której jakiś cudzoziemiec próbował do was coś powiedzieć po polsku. Kalecząc, czasem w ogóle nie było wiadomo, o co mu chodzi, tak? Ale jak my na to patrzymy? No jak już ktoś próbuje po polsku coś do nas powiedzieć, to zawsze podchodzimy do tego z życzliwością. Nikt nie mówi, o, przecież nie potrafił powiedzieć Chrzęczy Brzyszczykiewicz, tak? Nie, po prostu każdy się uśmiecha. Poprosimy bliżej mikrofon. Który mikrofon, słuchajcie, słabo słychać? Powiedzcie nam. Bo my mamy dwa różne mikrofony, ponieważ Iwona jest we Wrocławiu, a ja jestem w Warszawie. Także poprosimy, żebyście nam w komentarzu, Ula powiedziałaś, poprosimy bliżej mikrofon. Który mikrofon bliżej? Ciekaw jestem. Podejrzewam, że jednak pewnie twój, bo ja mam taki mikrofon, co raczej łapię. To tak czy inaczej, łap go bliżej, Iwonka, a nawet, o tak, bo to będzie lepiej słychać. A was poprosimy w komentarzach, żebyście nam dali znać, jak to jest. Także przypomnijcie sobie, tak już kończąc ten wątek tego zostawiania złych doświadczeń, przypomnijcie panią Iwonkę, gorzej słychać. Na lekcji, o tu mamy komentarz Kinga, na lekcji staram się mówić lepiej, gorzej, to jest lekcja, więc trzeba, wyjeżdżam za granicę i nie jestem w stanie wydusić słowa, zatyka mnie. Iwonka, co pani doktor, co pani poradzi w takiej sytuacji pacjentowi? To znaczy przede wszystkim musimy sobie jedną ważną rzecz uświadomić, że my się uczymy jednak tego języka nie po to, żeby się komunikować stricte nawet, nie wiem, z Brytyjczykiem, co oczywiście nie jest niczym złym, bo tak jak przed chwileczką powiedziałeś, no jak słyszymy kogoś, kto powiedzmy, że mówi nie do końca poprawnie po polsku, no to przecież raczej czapki z głów, że w ogóle podjął próbę nauczenia się polskiego. Ale właśnie, kiedy my mówimy po angielsku, to pamiętajmy, że najczęściej rozmawiamy z osobami, które też się tego języka uczyły jako drugiego języka, przynajmniej drugiego.
To jest bardzo ważne, bo też niejednokrotnie spotkałam się wśród moich kursantów z takimi osobami, które przez długi czas bardzo bały się odezwać gdzieś w firmie, na przykład podczas spotkań, a po czasie, kiedy na przykład no teraz w pandemii, okazało się, że muszą jednak gdzieś wystąpić i odezwać się po angielsku i cały czas myśleli, że oni mówią gorzej, że mówią, że na pewno robią błędy, że wszyscy inni są od nich lepsi, odezwali się, no i nagle się okazało, że te inne osoby pozostałe wcale nie są od nich lepsze, że mówią na podobnym poziomie i wcale ten wcześniejszy znowu strach przeważał nad tym, że baliśmy się w ogóle tutaj no po prostu odzywać. Także jak tutaj podczas wyjazdów pojawiają się takie obawy, taki strach, no to ja bym zaczęła przede wszystkim od tego uświadomienia sobie, że po pierwsze to nie jest egzamin, to nie jest test, musimy próbować mówić i pamiętać o tym, że prawdopodobnie nasz rozmówca też przeszedł przez tę naukę. Ja bym tu jeszcze więcej powiedział. Nie tylko musimy pamiętać, że to nie jest egzamin, to nie jest test, ale pamiętajmy, do czego my tego języka używamy. Szkoła tradycyjna, ta oparta na pruskim modelu edukacji, takim prawie wojskowym, bo taka jest prawda. Edukacja nasza dzisiejsza zaczęła się w czasach Prus, Bismarcka i tak naprawdę powstała po to, żeby stworzyć... Bismarckowi zależało na tym, żeby mieć sprawny system, który będzie mu produkował kompetentnych robotników, urzędników i żołnierzy. Ludzi, którzy znają swoje obowiązki i potrafią je wykonywać. I ponieważ to był Bismarck, no to zrobili to tak po wojskowemu, tak? Dlatego jeszcze nawet przed II wojną światową w Polsce na klasy mówiono oddziały, a nie klasy. To się dopiero po wojnie zaczęło nazywać klasami. I generalnie dyscyplina, jeszcze długi czas były mundurki, belfer, którego tam trzeba słuchać i tak dalej. Natomiast celem nauki języka jest komunikacja. Jak ja pojechałem pierwszy raz do Stanów, wiele, wiele lat temu, po latach nauki angielskiego ze słuchawkami na uszach, ja byłem zawodowym tłumaczem długie lata i nauczyłem się angielskiego dobrze, no na tyle dobrze, że tłumaczyłem potem różnych królów, prezydentów i tak dalej, to ja pamiętam, że leciałem do Stanów z taką ekscytacją, ponieważ ja się uczyłem amerykańskiego angielskiego, czy amerykańskiej odmiany angielskiego i ja leciałem z taką ekscytacją, wreszcie polecę, a tam w Stanach wszyscy mówią tak pięknie po angielsku, jak na tych taśmach moich, tak? Jak tam wylądowałem, i w nocy, ponieważ była zmiana czasu, nie mogłem spać i surfowałem sobie po kanałach telewizyjnych, bo w Polsce były dwa programy, a tam miałem chyba, nie wiem, 102. I nagle się okazało, że tam takich ludzi, co mówią po angielsku, tak jak ja myślałem, tak poprawnie, tak jakbyśmy powiedzieli, tak, to takich prawie nie ma. Taksówkarz mówi po pakistańsku, jakiś tam inny po włosku, w telewizji speakerka, jedna z akcentem ruskim, druga z włoskim, trzecia w ogóle nie wiem z jakimś perskim. Owszem, perfekcyjnie, świetnie to było, całkowicie zrozumiałe. Ale to nie było, na pewno ty jako nauczyciel nie powiedziałabyś, że jest to perfekcyjny angielski, tak? Także słuchajcie, nie stresujcie się. Ludzi, którzy mówią po angielsku tak, że nauczyciel powie, że to jest doskonały angielski, naprawdę nie ma tak dużo. I dopóki nie zajmujecie się analizą poezji Szekspira, a nawet gdyby, to nie musicie mówić tak jak on, Agnieszka. Niektórym pomaga kieliszek wina i po prostu trzeba się wyluzować. To jest na pewno klucz. Co ty robisz, Iwona, na swoich zajęciach, że ludzie się wyluzowują? Myślę, że zaczynam od takiego podstawowego zagadania, żeby nie myśleli o tym, że zaczyna się angielski, tylko tak naprawdę powiedzieli, co u nich słychać. Nawiązujemy do jakiegoś tematu, który gdzieś tam wyszedł w jakiejś komunikacji wcześniej i po prostu opowiadamy sobie, co się u kogo wydarzyło. Znaczy tutaj raczej kursant opowiada, ja się staram nie zajmować tego czasu. Niemniej no gdzieś też wchodzę w słowo, dopytuję, drążę temat tak po to, żeby po prostu ta rozmowa była jak najbardziej naturalna. Przy okazji ona rzeczywiście taka jest i tutaj bardzo, myślę, miłe relacje się nawiązują, ale naprawdę to pomaga, bo człowiek wtedy nie myśli o tym, że przyszedł na zajęcia i musi wyrecytować treść, której gdzieś się kiedyś nauczył, tylko po prostu zaczyna mówić, co u niego słychać. To mówię oczywiście już o takich poziomach troszkę wyższych, tak? Bo jeśli zaczynamy od tak zupełnie od początku, to możemy się tutaj posiłkować prostszymi materiałami, jakiś obrazek do opisania, jakaś sytuacja. Bardzo dobrze też działa takie komentowanie rzeczywistych wydarzeń, no o ile nie chcemy się teraz powiedzmy gdzieś tutaj przeładować jakimiś negatywnymi informacjami, to na pewno jakiś komentarz dotyczący filmu, zainteresowań jest bardzo wskazany, bo wtedy no po prostu jest to dla nas taka codzienność, tak? Tu nie chodzi o to, żeby angielskiego używać do jakichś typowo innych
celów niż po prostu nasz język na co dzień, tylko żeby mówić o tym, co nas dotyczy, co nas interesuje, tak po prostu. A jeszcze zapytam o taką rzecz. Bo często może się osobom, które zaczynają się uczyć języka, może się wydawać, że a oczywiście, ja bym się wyluzowała, jakbym już mówiła dobrze po angielsku, tak? Ile czasu mija u Ciebie od pierwszych zajęć? Ludzie przychodzą na pierwsze zajęcia, wiadomo, trochę spięci, boją się, że może ich będą tam odpytywać, nic nie pamiętają, a poza tym ja w ogóle jestem debilem i nie umiem mówić. Ile czasu mija, kiedy zaczynasz ich wciągać w taką rozmowę? No zakładam, że cokolwiek umieją, albo powiedzmy, nie wiem, już są tam po kilku zajęciach, więc wiadomo, że u nas bardzo szybko ta nauka idzie, więc oni mniej więcej wiedzą, gdzie dzwonią. Ile czasu potrzeba, żeby zapomnieć, że mówię po angielsku, tylko starać się powiedzieć i mówić? To ja może się odniosę nie tyle do siebie, ale w ogóle do naszych trenerów, bo myślę, że trener to jest też taka specjalna, ja tak powiem, grupa ludzi z pewnym, że tak powiem, charakterem, który właśnie sprawia, że ludzie się potrafią otworzyć, że chcą po prostu zagadać, otwierać. Ja nie mierzyłam nigdy tego czasu, bo zawsze mi się wydaje, że to jest mój cel od samego początku, po prostu, żeby mówić, żeby nawiązać taką relację. My mamy też taką sesję zero wprowadzającą, która też pomaga nam się lepiej poznać nawzajem, swoje potrzeby, swoje predyspozycje dotyczące nauki. Także kursant też ma czuć się swobodnie i też bezpiecznie. Także znamy jego potrzeby, znamy jego predyspozycje dotyczące nauki, czyli takie silne strony. Mówimy tutaj o typach inteligencji, które pozwalają nam to właśnie zweryfikować i wdrożyć na zajęciach. Więc jeśli kursant ma stworzoną taką komfortową, takie komfortowe warunki, to sam zaczyna się otwierać i ja myślę, że to powinno się wydarzyć już na samym początku, ale nic złego się nie stanie, jeśli to będą drugie, trzecie zajęcia, bo każdy jest inny i ktoś potrzebuje takiego czasu, żeby się przekonać do trenera, właśnie do nowego miejsca i przyzwyczaić się do tego. Tu jest jeszcze jedna rzecz, tutaj chciałbym pocieszyć tych, którzy potrzebują więcej czasu, żeby się uruchomiła ta naturalna komunikacja, czyli taka chęć komunikowania się tam pal licho jak, tak? Albo dopiero się po niej w czasie zorientuje, że nie wiem, jakiego czasu użyłam. Wbrew pozorom, ludzie o wysokiej, wspomniałaś o typach inteligencji, jeszcze na koniec później umieścimy w komentarzu link do takiego darmowego testu na typ inteligencji, który sobie można zrobić, długo to nie zajmuje, a bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy nie robili, dlatego że pozwala się zorientować, jakby zmierzyć, w jaki sposób najłatwiej się uczymy. To jeszcze później, jakbyś mogła troszkę rozwinąć później ten temat, ale jeszcze wrócę do tego wątku, o którym zacząłem. Okazuje się, że ludzie o wysokiej inteligencji językowej, to są inteligencje wrodzone, wszystko na to wskazuje, czyli różne formy inteligencji, ktoś może mieć inteligencję matematyczną, czyli tam tak analitycznie myśli, jest taka inteligencja językowa, jakbyś mogła później to troszkę ten temat tych inteligencji rozwinąć, ale jeżeli ktoś ma wysoką inteligencję językową, to mogłoby się wydawać, na przykład zrobisz sobie taki test i wychodzi ci, że masz tam bardzo wysoką inteligencję językową. Mogłoby się wydawać, że tacy ludzie się łatwo uczą języków. I to jest prawda, oni się uczą łatwo języków. Ale wbrew pozorom, ta faza ciszy, która zawsze na początku jest, czyli rozumiem, ale nie wiem, jak powiedzieć albo boję się, u nich potrafi trwać długo. Dlatego, że człowiek o wysokiej inteligencji językowej może nie wie, jak powiedzieć, ale wie, że to, co chce powiedzieć, to pewnie nie jest poprawne. Ja, jak mam wielu znajomych, którzy się uczyli angielskiego, tam się mnie radzili w różnych sprawach, to pamiętam, że no, ja kiedyś prowadziłem długo interesy z takim człowiekiem, który angielskiego się nauczył tak właściwie tam, właściwie nie wiem jak. No mówił straszliwie z błędami, ale wszystko komunikował, co trzeba i na pewno nie miał wysokiej inteligencji językowej, bo nie miał żadnych oporów w robieniu błędów. A tam mówił jak się dało, byle go zrozumieli, tak? Natomiast ludzie o wysokiej inteligencji językowej boją się mówić, bo boją się, że to nie będzie poprawnie. Więc jeżeli się boisz, to może masz wysoką inteligencję językową. A co to w ogóle znaczy, te różne typy inteligencji, jakbyś mogła parę słów na ten temat powiedzieć? No właśnie, ja się tutaj uśmiecham cały czas, jak mówisz o inteligencji językowej, bo to jestem ja też na przykład, więc teoretycznie jest łatwo, ja bardzo lubię gramatykę, ale właśnie na pewno przechodziłam też przez ten etap typu nie będę się odzywać, dopóki nie będę pewna, że będę mówiła w 100% dobrze i niepotrzebnie tą fazę przechodziłam, uważam. Natomiast no jest to gdzieś taka no, też naturalna rzecz, każdy ma swoje te predyspozycje. Natomiast jeśli chodzi o same typy inteligencji, to mamy ich aż 8.
I u każdego z nas dominują dwa lub trzy typy inteligencji. My zawsze przed uruchomieniem każdego z kursów taki weryfikujemy sobie, co jest mocną stroną danego kursanta, danej osoby. Każda osoba rozwiązuje taki test, no i w dalszym kroku taki test zostaje przekazany trenerowi przed uruchomieniem kursu. I na sesji, już wcześniej wspomnianej sesji zero, kursant dowiaduje się, co powinien robić, jakie są jego silne strony, co warto wypróbować w jego przypadku, żeby ta nauka była jak najskuteczniejsza. Więc ta garść tych informacji to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą to jest przygotowanie właśnie kursu i samych zajęć pod właśnie te dominujące typy inteligencji, czyli jak mamy kogoś na przykład z inteligencją muzyczną, wiemy, że dla tej osoby bardzo ważne będzie, gdzie pada akcent w słowie, żeby zapoznać się z rytmem, z melodią języka. Dla osób, które mają dominującą inteligencję ruchową, no nie ma opcji, żeby oni całe zajęcia przesiedzieli po prostu. W ogóle ruch nam sprzyja w nauce, bo to jest jak najbardziej naturalny dla nas. Dlatego tak czy inaczej ruch będzie wpleciony w zajęcia, nawet jeśli są to zajęcia online, to tutaj ten ruch polecamy, żeby też miał miejsce. I co więcej, no każda inteligencja to jest oddzielna historia. Powiedzmy jeszcze sobie dalej o inteligencji choćby wizualno-przestrzennej. To są osoby, które potrzebują, żeby wszystko było ładnie graficznie przedstawione, żeby mogły sobie pewne rzeczy zwizualizować, żeby te obrazki, które się pojawiają, były kolorowe, interesujące. No nauka dla nas dorosłych też musi być ciekawa. Mówi się dużo o tym, że dzieci mają się uczyć przez zabawę, bądź uczą się przez zabawę, ale ja zawsze mówię, że dlaczego dorośli mieliby się nudzić? Też muszą mieć frajdę, też muszą czuć, że to sprawia im pewnego rodzaju przyjemność. Oczywiście to jest inny rodzaj motywacji do nauki, ale na pewno tutaj to jest niesamowicie ważne, żeby uwzględnić właśnie te nasze predyspozycje i sprawić, żeby ta nauka była dla nas przyjemna i dzięki temu też naturalna. Tutaj bardzo fajną rzecz powiedziałaś, że również dla dorosłych nauka musi być przyjemna. Generalnie nie lubimy robić rzeczy, które nam nie wychodzą. Dlatego też próbowanie nowych rzeczy często wiąże się z jakimś dyskomfortem, czyli jak to się dzisiaj popularnie mówi, wychodzeniem poza strefę komfortu, no bo komfortowe jest to, co znamy dobrze i co umiemy. Cała szkoła, Ania Szymańska mówi, ja jutro zaczynam pierwsze zajęcia już po sesji zero, trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki, będzie na pewno fajnie. Ja się powiem wam, poddałem się 3 tygodniom hiszpańskiego w naszej szkole, no angielski znam, więc było za późno, bo chciałem zobaczyć, jak to jest od strony użytkownika. I to było nie tak dawno temu, ze 2-3 lata temu. Także Ania się przekona o tym, Szymańska, za chwilę, jak to jest, jak pójdzie na swoje zajęcia. To było zupełnie niesamowite doświadczenie. Ty robiłaś hiszpański, Iwona, u nas? Robiłam. Tak. No tak, bo większość naszych pracowników, jeśli nie wszyscy, robi hiszpański, jeśli znają angielski, znaczy przynajmniej uczą się przez pewien czas, żeby zobaczyć, jak to jest. I ja byłem zaskoczony, jak bardzo wiedziałem, gdzie dzwonią, nawet jak nie umiałem powiedzieć tego, co trzeba. Po jednej tam sesji przygotowywania się w ciągu tygodnia na platformie. Także to, co powiedziałaś, że nauka musi być przyjemna, tradycyjna szkoła w ogóle nie bierze pod uwagę, znaczy dobrzy nauczyciele oczywiście biorą pod uwagę, że uczymy się w różny sposób, tak jak powiedziałaś, ruchowiec potrzebuje być w ruchu, wizualny musi zobaczyć, słuchowiec musi usłyszeć i tak dalej. A jeśli ktoś zupełnie nie jest słuchowcem i głównie się uczy, głównie jakby przyswaja informacje z tego, co widzi, to dla niego słuchanie jest nienaturalną czynnością, która będzie bardzo mało efektywna. To nie to, że się nic nie nauczy, ale będzie to mało efektywne. Dlatego na przykład kiedyś metoda Kalana, która była przełomem na rynku językowym lata temu, jak się pojawiła, bo to była pierwsza metoda, gdzie się uczyło języka, a nie o języku, ale to była metoda słuchowa, dla słuchowców, pamięciowa. I rzeczywiście potem część ludzi była zachwycona. Boże, wreszcie zacząłem mówić, a niektórzy mówili masakra, w ogóle nic z tego nie jestem w stanie przyswoić, bo to byli ludzie zupełnie niesłuchowi. Także bardzo zachęcam do zrobienia tego testu na typ inteligencji. Otóż Jacques Adam powiedział fajną rzecz, bardzo się cieszę. Jak byłem u was na kursie, nikt nie dostosowywał zajęć do moich typów inteligencji. To chwyt marketingowy. To nie jest chwyt marketingowy. Iwonka, wyjaśnij, dlaczego, jak to jest? Czy rzeczywiście nikt nie dostosowuje zajęć do typów? Jak to wygląda?
No, ja mam przede wszystkim prośbę, żeby pan odezwał się do nas po live'ie tutaj jakby bardziej personalnie, tak żebyśmy mogli sobie to zweryfikować, kiedy pan był na kursie, na jakim kursie, będziemy mogli zbadać sprawę. I teraz tak naprawdę często tak się wydaje, może się tak wydawać kursantom, że coś nie było dopasowane, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest nasza rola trenerów, żeby ten kurs był dopasowany. Jak prowadzę zajęcia, to ja nie mówię moim kursantom, słuchajcie, teraz będziemy robić ćwiczenie dostosowane do typu inteligencji językowej, dlatego proszę was, żebyście skupili się na inteligencji językowej. Nie, absolutnie. Kursanci nie mają tego świadomości. My mówimy tylko o tym na spotkaniu pierwszym, na sesji zero, bo to nie leży w kompetencji kursanta, żeby się zastanawiać, żeby wręcz się martwić o to, czy te zajęcia są dostosowane. To jest już typowo tutaj zadanie trenera, który przygotowuje sobie zajęcia w taki sposób, żeby inteligencje osób z grupy były jak najbardziej efektywnie wykorzystane. Co więcej, no to możemy tutaj wchodzić bardziej w szczegóły takie typowo trenerskie. Czasami jest tak, że jedno ćwiczenie spokojnie porusza 2-3 typy inteligencji. To nie jest tak, że jak mamy powiedzmy jakieś karty, których używamy podczas zajęć i z nimi trzeba wykonać konkretną czynność, to jest dostosowane tylko do jednego wyłącznie typu inteligencji. Absolutnie nie. Tutaj już możemy to w zależności od zapotrzebowania osób w grupie, możemy to połączyć z inteligencją ruchową, wizualno-przestrzenną, językową, muzyczną, więc opcji jest wiele. Jeden rodzaj ćwiczenia naprawdę da się dostosować na różne sposoby, tylko po prostu trzeba chcieć i umieć, ale tak jak mówię, no, trener nie informuje za każdym razem, dlaczego robi dane ćwiczenie i pod kogo je robi w tym momencie. Także tutaj trzeba pamiętać, że to już jest nasze zadanie i na pewno zaręczamy, że tak właśnie jest, z tym, że nie zawsze kursant musi mieć tego świadomość, ale zawsze można dopytać. Też na platformie tak jest, że platforma jest w taki sposób skonstruowana, żeby przemawiała do różnych typów inteligencji. Oczywiście musimy zrobić wszystkie te ćwiczenia, które tam są, ale my wiemy o tym, że pewne ćwiczenia, na przykład ruchowcy, którzy lubią się uczyć w działaniu, to bardziej chętnie będą korzystali z gry, gdzie jest tam taki teatrzyk i to więcej w to włożą energii i więcej z niej wyciągną, niż tam z drzewka, które jest analityczne jakieś i tak dalej. Ci analitycy bardziej na tym drzewku się skupią. Być może zrobią wszystko, ale każdy tam znajdzie to, co dla niego jest tak naprawdę najłatwiej dostępne, bo to o to chodzi, o największą dostępność tej nauki. Ja chciałem jeszcze wrócić do takiego wątku, który poruszyłaś parę minut temu, mówiąc o tym, że masz sama wysoką inteligencję językową, dlatego pewnie byłaś w stanie stać się nauczycielem języka i dzisiaj może potrafisz się wczuć, nazwijmy to, w inteligencję językową swoich uczniów. Powiedziałaś coś takiego, ja lubię gramatykę. A co jeśli ktoś nie lubi gramatyki? Ja nie lubię gramatyki. To tutaj sprawa wygląda następująco. No, jak uczymy się języka, to przede wszystkim, bo ja też wyrosłam do pewnego momentu w takim przeświadczeniu, że muszę tę gramatykę najpierw zrozumieć, a potem dopiero będę mówić. Jakby starano się tak to przedstawić, ale miałam to szczęście, że trafiłam w takie miejsce, gdzie właśnie nie byłam świadoma, że używam konkretnych struktur, bo to teraz sobie mieszają mi się, że tak powiem, dwie kwestie, nauka prywatna i nauka szkolna, dlatego obie kwestie poruszam. Dlatego byłam w stanie używać pewnych sformułowań, a nie byłam w stanie jakby nazwać ich, że ten czas to jest taka kwestia albo inna. Dopiero na studiach, czy tam jeszcze powiedzmy gdzieś przygotowując się do matury, te rzeczy trzeba było sobie usystematyzować, ale to trochę inna historia. Natomiast jeśli ktoś nie lubi gramatyki, no to nie musi się tym absolutnie przejmować, ze względu na to, że kursy są prowadzone w takiej formule, gdzie każdy zapoznaje się najpierw z tak zwaną prezentacją, czyli treścią, to jest tak naprawdę serial w stop klatkach, który mówi nam, przedstawia nam po prostu przygody bohaterów, którzy znajdują się w różnych miejscach, spotykają z różnymi osobami i najpierw się oswajamy z takim materiałem w kontekście. Czyli mamy tłumaczenie tam, wiemy co się dzieje, wiemy krok po kroku tak naprawdę co wszystko oznacza, nie mając świadomości, że tam jest użyty czas taki, a nie inny. Dopiero w kolejnym kroku pracy z platformą, to jest u nas tam będzie około 8 krok tak na dobrą sprawę, po wcześniejszym przeczytaniu wielu rzeczy, odsłuchaniu, powtórzeniu na głos, bo to jeszcze dzisiaj nie padło, że bardzo ważne jest, żeby wartościowe tutaj treści też powtarzać na głos, bo to jest też
to pozwala nam oswoić to mówienie, to tutaj ważne jest, że gramatyka dopiero przychodzi później, żeby nie powiedzieć, że na końcu. Ona jest ważna, my nie możemy udawać, że gramatykę możemy sobie tutaj zaniedbać, natomiast gramatyka przychodzi dopiero w takim momencie, kiedy już wcześniej mieliśmy styczność z pewnym zakresem materiału i dopiero potem możemy sobie zacząć rozbijać to na części mniejszej. Aha, to w takim kontekście użyli takiego czasu. No dobra, to ma sens, teraz widzę, z czego to wynika. Także rozumiem doskonale niechęć do gramatyki też bardzo, ale tutaj absolutnie nie możemy się tego bać. No tutaj już mamy tak metodę dopracowaną, że możemy to spokojnie sobie ominąć i żeby nie powiedzieć, że większość kursantów właśnie nie lubi tej gramatyki jakoś specjalnie, a mimo to osiągają właśnie tutaj sukcesy. No to ja myślę, że to takie nielubienie gramatyki trochę się bierze znowu z podejścia do nauki języka w tradycyjnych szkołach, które przede wszystkim jest oparte na dwóch z ośmiu typów inteligencji Howarda Gardnera, o których mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli na inteligencjach właśnie językowej i matematyczno-analitycznej. Osoby, które rodzą się z wysoką inteligencją matematyczno-analityczną i językową, to są osoby, które zwykle łatwo się uczą w szkole tradycyjnej i to prawdopodobnie są osoby, które bardzo możliwe, że nigdy do nas nie trafią albo generalnie będzie ich na pewno mniej, ponieważ one się w szkole z tych podręczników, z tych tabelek, tych końcówek, tego kucia słówek wyuczyły. Natomiast gramatyka, musimy pamiętać o tym, że właśnie tradycyjna szkoła jakby trochę odwróciła kolejność poznawania języka, którą mamy gdzieś tam wrodzoną, kiedy uczymy się własnego języka. Bo kiedy dziecko uczy się swojego języka, to dokładnie tak, jak powiedziała dzisiaj na samym początku, robi błędy na początku. Przecież dzieci mówią człowieki, a nie ludzie, tak? Bo jeszcze nie wiedzą, że tak się powinno mówić. Albo ja mówiłem tramwaj i komboj i byłem gotów zabić za to, że mówi się komboj, a nie kowboj, tak? I tak dalej. Więc mówimy niepoprawnie i to samo dotyczy zasad gramatycznych. To samo dotyczy zasad gramatycznych po angielsku. Kiedy się rodzimy, kiedy się uczymy własnego języka, najpierw się uczymy komunikować skutecznie, w jakikolwiek sposób, bardzo niepoprawny na początku, a później dopiero pomału uczymy się zasad, na których język jest oparty, czyli tej właśnie gramatyki. I tak naprawdę to jest jeden z filarów metody Kolniarowskiej, z którą my uczymy angielskiego. O ile pamiętam, albo Wygocki, albo Noam Chomsky, poprawnie Iwonka, jeśli teraz coś mylę, tą teorię czarnej skrzynki stworzył, czyli to, że człowiek ucząc języka odkodowuje zasady gramatyczne, nawet jeżeli się ich jakby mu wprost nie podaje. Mało tego, badania pokazały, i my to też wykorzystujemy w naszych kursach szybkiego angielskiego, że łatwiej się uczymy, trwalej zapamiętamy i więcej zapamiętamy, jeżeli nie mamy podane kawa na ławę, tylko musimy pewien wysiłek wykonać. Dlatego na przykład, jeżeli się na platformie u nas pojawia obrazek i pod spodem jest zdanie po angielsku i jest tłumaczenie jego na polski, to nie jest to tłumaczenie tak jeden do jednego, słowo w słowo, tam he to on i tak dalej. My możemy domyślać, które słowo jest które, ale musimy pewien wysiłek wykonać, żeby to znaczenie tak naprawdę zrozumieć. Ten wysiłek potem procentuje, ponieważ badania pokazują, że jeśli się na przykład udziela błędnej odpowiedzi na pytanie, albo wskaże się nie to, co trzeba, nie wiem, w ćwiczeniu, a później poznamy prawidłową odpowiedź, to lepiej i dłużej będziemy tą prawidłową odpowiedź pamiętali. Gramatyka w tradycyjnej szkole jest na pierwszym miejscu. Najpierw uczą nas gramatyki, a potem mówią, to teraz nauczymy was języka i spróbujcie to połączyć, tak? Kiedy się uczymy własnego języka, najpierw uczymy się komunikować w jakikolwiek sposób, totalnie nie. To tak samo zresztą jak się wyjeżdża za granicę, no przecież człowiek na początku gada byle co, ale tam coś łapie, jedno słowo, drugie, piąte, pomagając sobie rękami mówi. A dopiero potem stopniowo, tak mamy mózg skonstruowany, że ta gramatyka nam zaczyna wchodzić do głowy. Dlatego, tak jak powiedziałaś, u nas na platformie dopiero ósmym krokiem jest gramatyka, która w tym momencie jest bardziej objaśnieniem pewnej rzeczywistości. Myśmy już mieli 7 kroków, gdzie był bardzo duży kontakt z tym językiem i teraz ta gramatyka wchodzi i trochę taką, a to dlatego na w liczbie mnogiej było S na końcu, bo to jest liczba mnoga, to teraz już rozumiem. Czyli to nie jest abstrakcyjna jakaś oderwana sprawa. To samo na przykład dotyczy czasu. O tak, chciałeś coś powiedzieć. Proszę tak, bardzo. Właśnie, bo tutaj muszę jedną ważną rzecz dodać. Dla lepszego zobrazowania tego, że tak powiem, bólu gramatycznego, musimy pamiętać o tym, że idąc do szkoły, dziecko idąc do szkoły w wieku 6-7 lat,
już przecież biegle, swobodnie komunikuje się w swoim pierwszym języku, prawda? I tutaj nie ma najmniejszych problemów, a przecież nikt jeszcze do tej pory, nikt jeszcze nie uczył tego dziecka gramatyki, nikt z małymi książeczkami do gramatyki tam nie wyskakiwał po drodze we wcześniejszych etapach. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo my tutaj żyjemy w tym przeświadczeniu, cały czas tak przytłoczeni jesteśmy tą gramatyką, a wystarczy właśnie sięgnąć pamięcią do, albo spojrzeć na dzieci szkolne, które do momentu pójścia do szkoły język już znają, a nigdy wcześniej gramatyki się nie uczyły. Tak, i tak samo jeżeli popatrzymy na przykład na ludzi, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych wiele lat temu. Teraz oglądałem parę takich filmów jakichś ludzi, którzy przeżyli Holokaust i tak dalej. Dzisiaj już starsi ludzie, ale wychowali się w Europie. I oni, jak dzisiaj mówią po angielsku, mówią bardzo dobrze, mówią gramatycznie, nie zauważyłem błędów. Akcent mają kompletnie, byście powiedzieli, w życiu nie chcę mówić takim akcentem. Znaczy mają akcent polski albo rumuński, albo jakiś tam skądkolwiek nie pochodzili, ale są w pełni komunikatywni i potrafili całkowicie sprawnie opanować te zasady gramatyczne, ponieważ one nam wchodzą do głowy trochę same. I jeżeli się je w odpowiednim momencie, czyli dosyć późno na etapie poznawania nowych konstrukcji opanuje czy poda, to wtedy one nam objaśniają rzeczywistość i jak gdyby pozwalają nam skrócić drogę do poprawnego mówienia, ale to ta poprawność i tak przyjdzie. Co nas jakby doprowadza do kolejnego punktu, o którym chciałem chwilę porozmawiać, mianowicie nie chcę tego nazwać perfekcyjnym mówieniem, ale czy należy dążyć do tego, żeby mówić prawidłowo, czy żeby mówić tak, żeby mnie zrozumieli? Bo ta obsesja perfekcyjności języka paraliżuje bardzo wielu. Tak, ja myślę, że już dużo rzeczy dzisiaj padło w tej kwestii, tak na dobrą sprawę. No bo co tu dużo mówić? No właśnie, tak jak powiedziałeś, to, że chcemy mówić perfekcyjnie, zdecydowanie będzie tu działało na naszą niekorzyść, więc w pierwszym kroku mówmy w ogóle, mówmy jakkolwiek, choćby to miało być naprawdę dalekie od ideału. Łatwiej jest nam poprawiać błędy, które już wcześniej pojawiły się, albo po prostu pracować na treściach, które mieliśmy szansę w ogóle wypowiedzieć. To jest bardzo ważne, więc tutaj absolutnie nie idziemy w tą stronę, żeby mówić od razu perfekcyjnie, bo to jest wbrew naturze. Mówimy najpierw jakkolwiek, byleby się odzywać i z czasem, jeśli oczywiście tutaj mamy odpowiednią opiekę, ktoś się nami opiekuje, uczestniczymy w kursie, no to po prostu tutaj następuje postęp, więc jak najbardziej dajmy sobie prawo do tych błędów, o których już wcześniej mówiłam. Mówmy, korzystajmy, myślę, że też żeby się oswoić z mówieniem, to bardzo ważne jest, żeby, tak jak wspomniałam, powtarzać takie poprawne treści też na głos, tak? Jeśli nie jest nam z tym po drodze, zacznijmy od takich prostszych rzeczy, czyli wykonujemy, powiedzmy, proste czyn, zaczynamy dopiero przygodę z językiem, poznajemy dopiero proste słówka, proste wyrażenia, robimy sobie herbatę w domu, myślmy o tym, jakbyśmy to powiedzieli po angielsku, albo powiedzmy to jeszcze lepiej na głos, tak? Więc nawet od takich banalnych rzeczy musimy sobie zacząć, żeby po prostu no, nasz mózg zaczynał traktować, że to jest coś normalnego. Otaczajmy się tym językiem, zapewniajmy sobie ten regularny kontakt i to nie musi być kontakt, to my sobie doskonale zdajemy sprawę, że każdy ma życie poza angielskim i nasi kursanci to z reguły są bardzo zapracowane właśnie osoby. Dlatego tutaj te 20-30 minut dziennie, optymalnie tutaj trener doradzi, czy musi być troszkę więcej, czy tyle wystarczy. Także to jest absolutnie konieczne, żeby nasz mózg zaczął traktować te treści w języku obcym jako treści ważne dla nas. Skoro coś się pojawia często, ja to słyszę często, widzę, to zaczynam to traktować po prostu poważnie. I tutaj otaczajmy się tym językiem, choćby w niewielkim, nam się będzie wydawać, że co to może być, 20 minut dziennie, może to niewiele. Ale jeśli to jest regularne, to zdecydowanie będzie dla nas bardziej wartościowe to 20-30 minut dziennie, niż powiedzmy raptem, nie wiem, pół godziny albo godzina, ale tylko raz w tygodniu kontaktu z językiem. Absolutnie to by było za mało, więc tutaj musimy się skupić, żeby te treści w danym języku no, otaczały nas po prostu, tak? Tak jak mamy platformę właśnie, dzięki której oswajamy się, zapoznajemy się z materiałami, z wyrażeniami, ze słownictwem w kontekście, potem przychodzimy na zajęcia i dzięki temu możemy używać już tych treści. To jest bardzo ważne, bo tak jakbyśmy chcieli sobie porozmawiać na jakiś taki temat, to jest taki mój ulubiony przykład, pewnie ci, co mnie znają, to już to słyszą któryś raz, ale mówiąc o tym, że gdybyśmy dzisiaj sobie chcieli
myślę, oboje porozmawiać na przykład o lotnictwie. Nie wiem jak ty, ale ja tak średnio z lotnictwem jestem, że tak powiem, blisko, więc byłoby mi na pewno trudniej. I musiałabym się posiłkować bardziej parafrazem, jakimś opisywaniem danych zagadnień i domyślać, bo jakby po polsku też ten temat nie jest mi bliski, nie ukrywajmy. A gdybym miała wcześniej styczność z danym zakresem materiału, z jakimiś, nie wiem, częściami samolotu, jakimiś zagadnieniami związanymi z tą branżą i miałabym cały tydzień na zaznajomienie się z tą treścią, a potem przyszłabym na przykład na takie spotkanie, jak mamy dzisiaj, gdzie mielibyśmy porozmawiać, byłoby mi dużo prościej. I tak właśnie działa platforma, że najpierw mamy czas na zaznajomienie się z zakresem materiału, a potem przychodzimy na zajęcia i dzięki temu możemy aktywnie korzystać z tego, czego się nauczyliśmy. To z jednej strony dla naszych kursantów już jest to oczywiste, ale dla osób, które zaczynają przygodę z językiem u nas, to właśnie zauważają bardzo dużą różnicę, że tutaj kładziemy nacisk na to, żeby kursant miał możliwość styczności z tekstem, z treścią, która przyda mu się na zajęciach, bo gdybyśmy tutaj chcieli zrobić spontaniczne spotkanie na jakikolwiek temat, to wtedy używamy tylko słownictwa, które znamy w danym momencie, nie ma tu nic nowego, a właśnie dzięki temu wcześniejszemu kontaktowi, pracy na platformie mamy możliwość zbliżenia się tutaj z tymi materiałami, no to wtedy przechodzimy na zajęcia po prostu działać. No, też musimy pamiętać i być trochę dla siebie wyrozumiali. Na szczęście duża część tego, co nasz mózg wyrabia, robi trochę sam, automatycznie, bez naszego świadomego udziału. Ja pamiętam, jak się poddałem, tak jak mówiłem parę minut temu, 3 tygodniom hiszpańskiego u nas w szkole, to też się przygotowywałem na platformie do tych zajęć, które miały nadejść. I pamiętam, jak jechałem na te zajęcia, to pewnie tak jak wszyscy nasi kursanci na pierwszych zajęciach czy początkowych zajęciach, byłem przekonany, że nic nie pamiętam. Pamiętam jakieś pojedyncze słowa, nie wiem. No nie byłem w stanie odtworzyć tego. My jesteśmy przyzwyczajeni znowu trochę przez tradycyjną szkołę, że sprawdzamy to, co umiemy, odtwarzając. Jak się wykujesz słówka, to musisz być w stanie te słówka wyrecytować. Tymczasem w mózgu, a szczególnie w nauce języka, to do końca tak nie działa. Bardzo wiele tego naszego kontaktu z językiem pozostaje w sferze nieświadomej i my sięgamy po tą wiedzę wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Właśnie dlatego, kiedy my sobie tutaj gawędzimy, to przychodzą nam do głowy na przykład różne przykłady, mimo że mogłaś przed tym spotkaniem nie mieć listy tych przykładów, a na pewno powiem o tym. Tak? Czasami nawet jak sobie przygotujemy, to jeszcze 10 innych przykładów nam przyjdzie do głowy. Więc ta praca z platformą, nawet jeżeli mamy takie poczucie, posiedziałem sobie tam pół godziny, pobawiłem się tym i mam takie poczucie, no czego ja się nauczyłem, no może jednego słówka, tak? Naprawdę się nauczyłeś więcej i jak się pójdzie potem na te zajęcia, się nagle okazuje, że wiem, o co chodzi, albo przynajmniej słyszałem to słowo, może nie pamiętam, co to było jeszcze za pierwszym razem, ale później będę wiedział. Zanim zadam Ci następne i ostatnie pytanie, bo czas nam się już pomalutku kończy i jakby ostatni wątek, żeby jeszcze domknąć to wszystko, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, to bardzo chcę zaprosić wszystkich, którzy jeszcze nie są członkami grupy na Facebooku Szybki Angielski Inspiruje. Warto się tam zapisać, bo tam mamy więcej takich spotkań jak to dzisiejsze i będziemy szukali i szukamy cały czas sposobu na to, żeby właśnie tą naukę języka oswoić bardziej i jakoś tak jak powiedziałaś, no bardzo wielu ludzi, tak naprawdę myślę, że gdybyśmy mieli pigułkę z angielskim, z którą wystarczyłoby łyknąć i znać język, to pewnie by wszyscy chętnie się ustawili w kolejce po tą pigułkę, ale jeszcze tak dobrze nie jest. Grupa Szybki Angielski Inspiruje zajmuje się szerzej niż tylko językiem, ale przede wszystkim w kontekście właśnie nauki języka, także bardzo zachęcamy. Pani Joasia pyta, czy jest możliwość nauki Business English. Jak ja się cieszę, że to pytanie padło, dlatego że przed sekundą mówiłaś o tym, jak o tym lotnictwie, o tym słownictwie takim lotniczym i tak dalej. My często jesteśmy pytani, czy jest nauka Business English przez osoby, które potrzebują angielskiego w pracy, szczególnie ludzie z korpo albo przedsiębiorców. I nie pamiętam, żebyśmy mieli chociaż jeden kontrakt firmowy, w którym nie padłoby pytanie, a czy będzie słownictwo specjalistyczne z naszej dziedziny, klimatyzacja na przykład, nie wiem, piekarnia albo coś takiego. I my zawsze powtarzamy to samo. Tak jak powiedziałaś, jakbym się przygotowała przez tydzień z lotnictwa, z terminologii, to bym się czuła swobodnie w tym. Nasi uczniowie z firm, które pytają, czy uczycie tego czy tamtego języka, takiego czy innego specjalistycznego języka,
Okazuje się, że oni znają to słownictwo specjalistyczne, którego nawet my nie znamy. Oni odróżniają wkręt od śruby i czegoś takiego, tylko nie umieją powiedzieć, że skończyły się śruby i potrzebują śrubę numer 5, tak? Czyli najczęściej potrzebują tego języka ogólnego, bo oni terminologię znają. Także odpowiadając Pani Jasiu bardzo wprost już na pytanie, czy jest możliwość nauki Business English, nie uczymy języka biznesowego w rozumieniu specjalistycznego, nie wiem, prawniczego, ekonomicznego i tak dalej. Natomiast po naszych kursach ludzie wychodzą ze swobodą posługiwania się angielskim w ogólnych rozmowach na wszelkie tematy, także zawodowe, także biznesowe, a praktycznie nawet kiedyś czytałem taki artykuł, że na danym stanowisku pracy używa się od 7 do 14 terminów w danym języku, czy polskim, czy jakimś innym, na co dzień, regularnie. To naprawdę nie jest lista, której się nie można nauczyć i jak się będziemy swobodnie komunikować i nie będziemy się bali mówić po angielsku, to na pewno będzie to wychodziło. Wszystkich, którzy jeszcze nie zrobili testu na typ inteligencji, bardzo do tego zachęcam. W komentarzach pojawił się już link do tego. Jeszcze raz za chwilkę to umieścimy. Tutaj też pojawił się w komentarzu link do grupy Szybki Angielski. I teraz chciałem zapytać, a jeszcze chciałem wspomnieć, że uczymy też dzieci. Od teraz, od tego roku uruchomiliśmy kurs Szybki Angielski for Teens. Niesamowita sprawa. Pierwsze dzieciaki, które się uczą i rodzice no, są zachwyceni. Nie chcą się dzieciaki oderwać od angielskiego, czego wszystkim życzę. A teraz chciałem przejść do ostatniej kwestii, ostatniego wątku. Jest taki pogląd, że miarą tego, jak dobrze znam język, jest to, czy myślę w tym języku. Czy rzeczywiście trzeba bardzo dobrze znać angielski, żeby myśleć po angielsku? I czy w ogóle trzeba się starać myśleć po angielsku, szczególnie kiedy jestem na początkowych etapach nauki języka? Ja myślę, że już z uwagi na to, że mamy te pytania, dostaliśmy wcześniej, bo to są pytania, które zadały osoby, które właśnie zapisywały się do grupy Szybki Angielski Inspiruje, to ja już troszeczkę wplotłam odpowiedź wcześniej. Czyli właśnie jeśli chcemy myśleć po angielsku, to zacznijmy naprawdę od takich, bo to bardzo poważnie brzmi, bardzo zaawansowanie brzmi myślenie po angielsku. Zacznijmy od prościutkich, codziennych czynności. Myjemy zęby, robimy sobie jakiś posiłek, opowiadajmy sobie o tym i właśnie od takich rzeczy najlepiej zacząć, bo tutaj nie oszukujmy się, jeśli nie zaczniemy od prostych rzeczy, to nie jest, że nie wygląda w ten sposób, że w kolejnym kroku będziemy jakichś skomplikowanych analiz w głowie dokonywać. Także nie tędy droga, tutaj zacznijmy od prostych rzeczy, a w drugim kroku, na przykład dla osób bardziej zaawansowanych, po obejrzeniu filmu czy serialu, skomentujmy na głos, czy nam się to podobało, czy nie, i koniecznie powiedzmy dlaczego. Także no tutaj nam się będzie zacierała ta kwestia, czy myślimy, czy mówimy, bo ja zawsze polecam, że dużo łatwiej jest, lepiej się człowiek uczy, jeśli jednak stara się te treści wypowiedzieć na głos. Natomiast no, czasami jesteśmy w miejscach publicznych, niekoniecznie chcemy do siebie mówić i tutaj to myślenie w głowie, układanie sobie nawet prostych rzeczy na pewno nam pomoże. Ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo wspomniałeś o dzieciach, że uczymy dzieci. Ja chciałam tylko dodać, że to jest grupa dzieci w między 10 a 14 lat, tak, żeby to też wybrzmiało, bo wiem, że czasami to budzi pewne nadzieje jeszcze o młodsze dzieci, jeszcze nie, ale no jak najbardziej już między 10 a 14 rokiem życia zapraszamy do nas. Miejmy nadzieję, że 14-latkowie i 13-latkowie nie obrażą się za nazwanie ich dziećmi, dlatego po angielsku kurs nazywa się teens, czyli nastolatkowie, chociaż 10-latkowie też w tym momencie się łapią. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za obecność na naszym Hello Monday'u. Zapraszamy za miesiąc i zapraszamy bardzo ciepło jeszcze raz do grupy Szybki Angielski Inspiruje. Kto nie zrobił testu na typ inteligencji, naprawdę warto, bo to nie dotyczy tylko uczenia się języka. Wszystko, czego się uczymy, cała nasza interakcja ze światem, to jest tak naprawdę interakcja za pośrednictwem tych typów inteligencji, które dla nas są najłatwiejsze. Także bardzo do tego zachęcamy, nic nie kosztuje, a poszerza naszą wiedzę o samym sobie. Bardzo Ci dziękuję, Iwonka, za Twoją dzisiejszą obecność, za wszystko, co nam tutaj powiedziałaś z tak różnych punktów widzenia. Dziękujemy Wam bardzo za wytrwałość. Wszyscy tutaj wytrwali, z nami 70 osób przez cały czas, także bardzo się cieszymy i zapraszamy wszystkich na kolejny Hello Monday za miesiąc. Do widzenia!